Cześć, witaj w kolejnej lekcji, jak dobierać efekty do gry, jak oceniać jakość efektów w ogóle. No, według mnie to jest bardzo trudny temat, ponieważ pierwsza kwestia to jest taka, że efektów, jeśli chodzi o dobieranie i o jakość efektów. Pierwsza kwestia jest taka, że efektów ogólnie różnego rodzaju jest naprawdę bardzo dużo. Jeżeli na przykład podzielimy efekty na przestery, na modulacyjne, na przykład jakiś flanger, phaser, opóźniające, czyli delay na przykład, czy reverb, kompresory, equalizery, to naprawdę ich mamy bardzo dużo na rynku, więc właściwie można pokusić się o w sumie dwie opinie, dwie ścieżki, którymi można pójść. Pierwsza to jest taka, że po prostu wchodzą na rynek różne firmy, które wprowadzają efekty. Nie będę wymieniał tych nazw, bo one się po prostu mogą zmieniać. One za pół roku mogą być, kolejna jakaś marka może wejść. Więc wchodzą różne firmy, różne marki z Chin, różne marki. W zasadzie większość, 80% czy 90% powiedzmy, to jest właśnie, to są firmy z Chin. To są efekty, które są ogólnie dość tanie w porównaniu z innymi efektami. I wybierając tą pierwszą jakby ścieżkę, pierwszą opcję, to można powiedzieć z założenia, no kupuję po kolei jak leci te efekty i sobie po prostu sprawdzam, testuję do mojego wzmacniacza, sobie podłączam, sprawdzam jak to brzmi, oceniam samemu, trzeba subiektywną opinię trzeba sobie wyrobić, bo słuchając też testów, oczywiście słuchanie testów też jest bardzo ważne na YouTubie, po prostu żeby wiedzieć czego można się spodziewać po danym efekcie, bo nieraz jest tak, że kupujemy efekt, nie wiemy jak go ustawić. Jak ustawić delay, żeby fajnie brzmiał, jak ustawić reverb i te różne inne efekty, które to są akurat proste opcje ustawienia. Są na przykład takie efekty, które naprawdę mają bardzo dużo różnych parametrów do ustawienia, więc to już nie jest tak kolorowo. Więc wybierając tu pierwszą opcję można powiedzieć, kupuję, są tańsze niż oryginały, kupuję, testuję, sprawdzam, słucham innych filmów, słucham innych ustawień, gdzieś właśnie jakichś filmików porównawczych i to zostawiam, bo w zasadzie prawda jest taka, że jeżeli coś wychodzi z fabryki, to zawsze ma jakieś, można powiedzieć, już sprawdzone, jakąś jakość sprawdzoną przez pracowników danej firmy, prawda, że po prostu to już wychodzi gotowe do użycia. Druga opcja to jest taka, że my po prostu orientujemy się, jakie marki są naprawdę takie dobre jakościowo. Tych marek też jest sporo i orientujemy się właśnie, jakie one są, które to są te takie z najwyższej półki, ze średniej półki i po prostu albo zbieramy pieniążki i wiemy, że to co kupimy jest naprawdę bardzo dobrej jakości, ma tam True Bypass. W zasadzie teraz ten True Bypass ma większość efektów. To już nie jest tak jak dawniej, że jeden w ogóle nie ma, drugi ma. Komponenty też ogólnie są dobrej jakości. No, im lepsza firma, tym lepsze komponenty. O tym trzeba na pewno pamiętać na 100%, prawda, że markowe produkty mają fajne brzmienie. Tylko trzeba byłoby jeszcze pomyśleć sobie w ten sposób, że jest w zasadzie jeszcze trzecia opcja. Trzecia opcja to jest taka mianowicie, że możemy poprosić kogoś, kto robi efekty. Jest trochę firm, które robi efekty na podstawie schematów, klasycznych efektów, na podstawie schematów, efektów, które gdzieś można znaleźć w internecie. I taka osoba zrobi dokładnie taki efekt jak ten na schemacie. Na przykład Ibanez Tube Screamer, bardzo często używany jako dopalacz do takiego wzmacniacza jak ten, czy po prostu samoistny jako przester. Ibanez Tube Screamer, on na przykład kosztuje oryginalny 800 zł. Dodajemy jako przykład, około powiedzmy 800 zł. Natomiast kopia Ibaneza Tube Screamera, identyczna kopia, zrobiona przez ziomeczka, który robi efekty. Takich parę firm można znaleźć w Polsce. Oczywiście nie tylko w Polsce. Taka kopia na przykład kosztuje 300 zł. Plus jeszcze oczywiście na samym efekcie jakieś grafiki można poprosić, żeby zrobił fajne grafiki, gałki aluminiowe i tak dalej, więc tu można powiedzieć, że mamy indywidualnie pod siebie zrobiony efekt na podstawie schematu gdzieś w internecie dostępnego, więc to jest właśnie trzecia ścieżka. Sam na przykład mam takie dwa efekty i przymierzam się do następnych, bo tutaj też można powiedzieć, że mamy przy tej trzeciej opcji efektów robionych przez kogoś na zamówienie. To jest o tyle fajne, że my możemy sobie zindywidualizować te efekty, bo załóżmy efektów Behringera to może jest mnóstwo na rynku. Brzmi jak brzmi, ok, sam używam Behringera, niektórych efektów. Ale tutaj mamy przy takich właśnie, takich na zamówienie, mamy własny twór, który po prostu możemy, no nikt nie będzie miał czegoś takiego, prawda, jak my. To oczywiście jest taki dodatkowy jeszcze walor, bo najważniejsze jest brzmienie, bo to równie dobrze można byłoby zrobić ten efekt na przykład w słoiku. Widziałem efekty, do słoika wsadzone są te wszystkie tranzystory, ta płytka, zakręcony na wieczku, jest zrobiony otwór i tam jest ten przycisk nożny, prawda? I dwa wejścia jeszcze, żeby podłączyć gitarę i wyjście do wzmacniacza. No ale wiadomo, mało kto może by chciał grać na efektach zrobionych ze słoików, prawda? Ze słoika. Druga sprawa, czy właściwie jak? Mamy te trzy opcje i ja najbardziej bym się skłaniał, jeżeli miałbyś jakiś dylemat, ja bym się najbardziej skłaniał przy tej opcji pierwszej, wyszukiwaniu efektów, które wchodzą na rynek i testowaniu ich, tych takich tańszych efektów, żeby poznać, jeżeli jesteś początkującym gitarzystą, żeby poznać te efekty, umieć je rozróżnić, potestować, a później jak już wiesz co chcesz, można się targnąć na jakieś takie efekty z wyższej półki, takie lepsze cenowo i też jakościowo. Druga sprawa, jak dobierać efekty do utworów, do piosenek. W zasadzie tu z kolei kwestia jest bardzo ważna, żeby wiedzieć jak ta piosenka, wiedzieć co chcemy, wiedzieć jak ta piosenka brzmi w oryginale, co tam w oryginale jest zastosowane. Na przykład zespół U2, bardzo często gitarzysta Edge bardzo często używa, prawie cały czas używa efektów delayowych, delayów różnych, pogłosów, takich gdzie dźwięki ma bardzo dużą przestrzeń, taki duży ten headroom i fajnie brzmi. No i po prostu musimy wiedzieć, że gitarzysta z U2 używa takich a takich efektów. W zasadzie nawet są też strony, w których mówi się o tych efektach, prawda? To już nawet możliwe, że to wspomniałem, że te strony są bardzo dobrą wskazówką dla osób, które no, chcą widzieć na czym ten ktoś gra, no bo chce dokładnie brzmieć tak jak on. Oczywiście wzmacniacze typu takie komba, te kombajny mają już ustawione presety, nawet są nieraz ustawione presety pod danego gitarzystę, pod daną nawet piosenkę, więc właściwie można powiedzieć, że mamy wszystko podane na talerzu. Jeżeli nawet nie jest podane we wzmacniaczu, to za pomocą oprogramowania dołączonego do wzmacniacza i kablem USB możemy sobie wzmacniacz podłączyć i tam sobie już pościągać różne presety, różne gotowe ustawienia dla danego stylu muzycznego, więc właściwie dobieranie efektów do gatunku, do piosenki wiąże się z tym, że musimy wiedzieć co w tej piosence jest tak naprawdę zastosowane. Na przykład Nirvana Come As You Are jest na przykład użyty, na przykład chorus załóżmy, albo Flanger tam jest użyty, prawda? Do na przykład Smells Like Teen Spirit jest użyty Boss DS1 na przykład jako dopalacz, albo na przykład on może jest jako samoistny efekt, który tam jest zastosowany, więc takie niuanse trzeba wyłapywać, trzeba wiedzieć, trzeba już jakby siedzieć w tych utworach, które chcemy skopiować, bo ja na przykład miałem kiedyś takiego ucznia, który koniecznie chciał mieć brzmienie jak w Metallice w jakimś tam utworze. I na przykład straciliśmy chyba ze dwie lekcje na ustawianiu wzmacniacza, żeby brzmiało tak, jak on sobie wymyślił, żeby mu brzmiało, żeby tak mu już na ucho brzmiało. Więc nie możemy też popadać w skrajności, prawda, że więcej czasu poświęcamy na to, jak to brzmi, na słuchanie tego, niż na graniu. Więc to musisz pamiętać, żeby nie popaść w tą skrajność. No i w zasadzie to tyle. Wspólnie jeszcze będziemy na pewno o różnych efektach i ich zastosowaniu jeszcze mówić. Na pewno nieraz jeszcze będziemy o tym wspominać, będziemy tego używać. Także zostawiam Cię z tą myślą, z tym rozważeniem tych kilku ścieżek i zobaczymy się już niebawem w następnej lekcji.